Siostry, wczoraj zadawaliśmy sobie pytanie o wiarę, a także chciałem zastanowić się razem z wami, dlaczego tych ludzi dzisiaj tak mniej jest w świątyni. Co dzieje się z człowiekiem? Co dzieje się z jego sumieniem? Bo przede wszystkim tu chodzi o sumienie człowieka. Kochani bracia i siostry, dzisiaj na tej drodze adwentowej, w pierwszy piątek miesiąca, jakże ważne, w przededniu, kiedy staniemy kolejny raz przed Matką Najświętszą, aby jej raz jeszcze powiedzieć: dziękujemy Tobie, Matko, za Twoją świętość, za Twoją miłość, za Twoją czystość. Kochani bracia i siostry, tak jak każdego roku Ojciec Święty Franciszek uda się również jutro o popołudniu na Plac Hiszpański, tam w Rzymie, gdzie jest ten obelisk, a na tym końcu obelisku figura Matki Bożej Niepokalanej. Jak to jest w zwyczaju, złożą wszyscy kwiaty Matce Bożej do stóp. Wiele razy mogłem być w tamtym miejscu razem z Ojcem Świętym. Wiele razy byłem tam, kiedy przybywał przed ten obelisk święty Jan Paweł II. Zawsze było to bardzo wzruszające, kiedy on, który powiedział Matce Bożej od samego początku, od dzieciństwa, w czasie Twojej młodości, cały Twój jestem. I dzisiaj tu w tych relikwiach świętych położyłem na ołtarzu, jest razem z nami święty Jan Paweł II. I też ten święty ojciec Charbel z Libanu, w tych relikwiach tutaj po lewej stronie, dwaj święci, którzy idą pośród nas, żyli pośród nas, a teraz przychodzą z przesłaniem dla każdego z nas. Jest takie przesłanie: idźcie drogą Maryi, idźcie drogą z nią, bo na pewno nie zabłądzicie w tym czasie bardzo trudnym, w czasie podziałów, nieporozumień, niezrozumień, różnych niechęci, w czasie różnych interpretacji, również tego, co było, co jest. Każdy chce na swój sposób interpretować Boga. Ale Pan Bóg w swojej miłości zostawia nam czas. Ten czas, który mamy. My musimy umieć Bogu za to dziękować. No bo ktoś pyta, żyje, kolejne święta nadchodzą i lampki choinek zapalają się, a dzisiaj przed chwilą zapaliły się znów na choince na placu świętego Piotra i nowa szopka w tym roku. Tę choinkę przywieziono spod Wenecji, pięknym miejscem, a także ulepiono z piasku figury szopki betlejemskiej. Mają one jakiś wymiar, te figury z piasku, które z Dolomitów przywieziono na plac świętego Piotra. Będziecie oglądać przez te najbliższe czas Bożego Narodzenia te figury z piasku. Piasek, który może nie ma trwałej struktury, ale piasek, aby był, potrzebuje do tej rzeźby wody, bo bez wody wysycha i nie pozostaje nic. Żeby uczynić figurę
potrzeba wody, a woda wypływa ze źródła. I tak jest w życiu naszym, kochani bracia i siostry. Jeśli my nasze życie budujemy bez tej wody źródła, a źródłem ja jestem wodą życia. Ja jestem źródłem i tylko Ty, który złączony, włączony jesteś we mnie, możesz przetrwać. Inaczej nie pozostanie nic. Nic nie pozostanie z Ciebie. Pozostanie tylko proch i nic więcej. My dobrze o tym wiemy. Ale wciąż chcemy kłócić się z Panem Bogiem. Wykłóca się człowiek z Panem Bogiem o kilka lat życia. I mówi, daj mi jeszcze trochę pożyć, a będę lepszy, a będę wspanialszy, a będę więcej kochał. I mijają te lata, jeden za drugim. I patrzy człowiek na siebie, że lata mijają, a ja wciąż kocham za mało. A ja wciąż nie umiem wybaczyć. Nie umiem wybaczyć sobie i innym. Jakże często powracam do tego wszystkiego, co było. A Pan Bóg mówi, a ja jeszcze Tobie dałem czas, abyś mógł zrozumieć, że bez pełnego przebaczenia, bez miłości, która nie zazdrości, która nie szuka poklasku, bez miłości pokornej, pozostanie tylko proch i nic więcej. Miłość bowiem jest czymś najważniejszym. I w ten pierwszy piątek miesiąca patrzymy, patrujemy się w krzyż Jezusa. Żłóbek i krzyż. Dwa znaki, ale jakże głębokie. Ja muszę utrzymać się żłóbka. To znaczy, muszę mieć w sobie to dziecięctwo, to pragnienie Jezusa, to pragnienie, by zobaczyć Chrystusa. I muszę mieć w sobie to pragnienie pójścia dalej, jak pastuszkowie z tamtych pól betlejemskich i łąk wstali i poszli. I szybko pewnie szli. Nie wiem, czy owce mogły nadążyć. Bo oni chcieli zobaczyć Jezusa. Chcieli za wszelką cenę zobaczyć Zbawiciela Świata. Oni wiedzieli, że nie poradzą sobie dalej. Że muszą mieć pomoc samego Boga. I my dzisiaj musimy uczyć się tamtego pragnienia Chrystusa od pasterzy betlejemskich. Aby iść za głosem anioła. Anioła, który przychodził, a przyszedł najpierw do niej i mówi, oto poczniesz i porodzisz syna. Nie bój się, nie lękaj się na niego. I my musimy usłyszeć dzisiaj raz jeszcze te same słowa. Nie bój się i nie lękaj się. Nie bój się, że Twoje wyniki badania są niepokojące. Oddaj to Chrystusa. Powiedz Mu, Panie, oto Twój jest, a nie Twoja. Jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. Ale jeśli Ty chcesz, ale jeśli chcesz mnie zabrać, zabierz mnie. Oto słowa mojej modlitwy, którą kiedyś odmówiłem przed Nim. Przed Matką Najświętszą, kiedy kilka lat temu zachorowałem na chorobę nowotworową. Kiedy w 2008 roku musiałem przeżywać również osobiste cierpienie i tragedie.
Jeśli chcesz, Maryjo, abym mówił o Twoim sercu, o Twojej miłości. I dzisiaj, kochani bracia i siostry, kiedy stajemy w ten pierwszy piątek miesiąca wpatrzeni w boskie serce Jezusa, cóż możemy powiedzieć? Panie, chcę być w Twym sercu, zanurzony. Weź mnie tak głęboko i przytul mnie do tego serca, abym mógł czuć bicie Twego serca, abym mógł czuć tą miłość, której nikt w świecie mi dać nie może. Takiej miłości. Nikt tej miłości nie jest w stanie zrozumieć do końca. Kochani bracia i siostry, jakże dzisiaj potrzeba nam, abyśmy uświadomili sobie, że Pan Bóg nas uczy miłości. Uczy nas, kiedy patrzymy na Jego boskie serce. Chciałbym dzisiaj w tej nauce powrócić do błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich. Znana Wam jest ta błogosławiona, myślę, jest to błogosławiona pochodząca z Niemiec. Urodziła się w 1774 roku. I miała wielki dar. Pan Jezus objawił jej, czym jest Eucharystia. Jak trzeba przeżywać mszę świętą, którą za chwilę przeżyjemy. Tę mszę świętą, której człowiek nie może pojąć. Którzy mówią, a po cóż pójdę w niedzielę na Eucharystię? Cały czas to samo. Cały czas to samo. A jednak nie to samo. Wciąż przychodzi Chrystus, prawdziwie On, obecny. I kiedy patrzymy na kapłana i idzie z zakrystii, za chwilę wyjdziemy. Patrzymy na księdza, ale naszymi myślami, jak mówi błogosławiona Katarzyna, musimy pomiec dalej. Już nie możemy widzieć kapłana. Spróbuj nie widzieć już księdza. Spróbuj zapomnieć o nim. Ale zobacz Jezusa, który wtedy, gdy zbliża się do ołtarza, musimy mieć obraz Jezusa, który idzie na Górę Oliwną. Prowadzony, idący razem ze swoimi uczniami, a kiedy rozpoczyna kapłan znak krzyża, Eucharystię, wtedy zobacz klęczącego Jezusa, który modli się, zaczyna modlitwę. Zaczyna modlitwę, a w czasie tej modlitwy uczniowie nie wytrzymują. Zmęczeni uczniowie zasnęli. Uczniowie zasnęli i nie mogli trwać do końca. A następnie, kiedy Jezus, kiedy kapłan, to są chwile, my czasowo je tak widzimy. Podejście, ucałowanie, rozpoczęcie mszy świętej, przystąpienie do ołtarza i ucałowanie. Ten pocałunek ołtarza, ten pierwszy, wiecie co oznacza? Kto wie? Kiedy kapłan całuje ołtarz, Katarzyna Emmerich miała objawione, że to jest ten widok zdradzonego pocałunkiem Jezusa. Kiedy Judasz całuje Jezusa, pojmijcie go. A następnie Jezus idzie na miejsce, bo go biorą do nasza prowadzą. Kiedy ksiądz po pocałunku ołtarza rozpoczyna Eucharystię, wtedy jest ten moment,
prowadzenia do Annasza. Tam jest fałszywie oskarżony, prowadzony do Kajfasza. Piotr, wiemy, trzy razy się go zabrał. A kiedy czytanie następuje, pierwsze czytanie, wtedy, jak mówiła błogosławiona Katarzyna Emmerich, następuje moment prowadzenia Chrystusa przed Piłata. Piłat, który umywa ręce, a kiedy jest modlitwa przed Ewangelią, wtedy prowadzony jest do Heroda i wyszedzony. I później rozpoczyna się Ewangelia. Kapłan wypowiada słowa Pan z wami. W tych słowach Pan z wami zwraca się Jezus do Piotra. Tak, do Piotra, którego nawraca, bo Piotr zabrał się go trzykrotnie. Następnie, kiedy kapłan odkrywa kielich, kiedy widzimy moment ofiarowania, przynoszą ministranci kielich i kapłan ten kielich rozkłada na ołtarzu, wtedy pomyślcie, że następuje moment obnażenia. Jezusa obnażono właśnie tam, kiedy go pojmano, został obnażony. A później, gdy kapłan ten kielich przykrywa na nowo palcą, zostaje cierniem ukoronowany. Każdy gest zobaczyła Katarzyna Emmerich. A później, kiedy ksiądz umywa ręce, widzicie to i wypowiada słowa: obmyj mnie z grzechów Pana. Wtedy Piłat umywa ręce. Piłat umywa ręce i wydaje niewinnie Jezusa na śmierć. Kiedy wypowiada kapłan słowa: módlmy się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący, wyobraźmy sobie, że Piłat mówi te słowa: oto Jezus. I mówi: oto człowiek. I wskazuje go na śmierć. Następuje moment tej modlitwy, prefacji, nim zaśpiewamy Święty, Święty. W tej modlitwie prefacji opluty i wyszydzony, uznany gorszym od mordercy Barabasza i skazany na śmierć. Wspominamy żyjących, wspominamy świętych, a kiedy wspominamy świętych, tam spotyka swoją matkę. Błogosławi ofiarę chleba i wina przybity do krzyża. Kiedy kapłan podnosi hostię, czyli na przeistoczeniu, kiedy podnosi w tym milczeniu, wtedy wywyższony zostaje Chrystus na krzyżu, w tej bezkrwawej ofierze. Wtedy mamy jedno wyobrażenie. Kiedy widzicie, że podnosi w czasie Eucharystii, to dokonało się. Oto Jezus rozpostarty na drzewie krzyża. Umiera Pan. Kiedy podnosi natomiast kapłan kielich z jego krwią, w czasie przeistoczenia przelewa świętą krew z pięciu jego ran. Możemy wyobrazić sobie spływającą krew z pięciu ran Jezusa. Wyobraźmy sobie i z tego, z jej spod korony cierniowej, wystarczy, że w nas zostanie ten obraz, gdy hostia wzniesiona, Jezus umiera na krzyżu, gdy kielich wzniesiony, ta krew przelewa się za nas.
I to dokonuje się w Eucharystii. I pytam się często młodego człowieka, który o tym nie wie, czy chciałbyś być tam blisko wtedy, by wesprzeć Jezusa Chrystusa Twoją obecnością, jeśli wierzysz w Niego? Czy chciałbyś być blisko, żeby mógł patrzeć na Ciebie z drzewa krzyża? Czy chciałbyś być blisko Maryi wtedy tam pod krzyżem? Czy wierzysz w to? Problem, że nie chcą przyjść na Eucharystię, jest w tym, że nie wierzą. Nie jest problemem ksiądz. Niesłusznie, jakże nieostrożne, jeśli mówią, bo ksiądz, znam tego księdza, nie odpowiada mi. Bo ten ksiądz to czy tamto, nie pójdę do niego na mszę świętą. Zapomnij o księdzu. Tu dzieje się wielka tajemnica Eucharystii, tajemnica misterium tej wielkiej miłości, którą Pan Bóg pozostawia dla nas. Idźmy dalej, jak mówi błogosławiona Katarzyna Emerlik, w tym obrazie, którą Pan Jezus jej ukazał. A więc przelewa krew. A potem po przeistoczeniu jest ta kremacja, ta modlitwa. Wyobrażamy sobie Matkę Bolesną. Zaraz patrzymy na bolesną Matkę, która stoi pod krzyżem. Wspominamy zmarłych. I wtedy możemy pomyśleć o tej modlitwie, którą Jezus wypowiada. Modli się na krzyżu za ludzi żyjących wtedy, jak i również dziś. Konkretnie dzisiaj. Pan Jezus z wysokości krzyża widział bowiem każdego z nas. Każdego z nas dostrzegł moje i Twoje życie. A potem, gdy odmawiamy słowa Ojcze nasz, wypowiada Pan Jezus na krzyżu 7 słów. Oddaję Bogu ducha. Wiecie, kiedy w czasie mszy świętej jest moment, że Jezus oddał ducha? Kiedy przed, jak mówi błogosławiona Katarzyna Emerlik, nie wiem, czy będziecie widzieć to, czy to widzicie, kiedy przed komunią świętą kapłan przełamywuje hostię na pół. Oddał ducha. Następnie jedną cząstkę z tej przełamanej hostii Jego ciała, jedną cząstkę kapłan wrzuca do kielicha, do krwi pańskiej. Wiecie dlaczego? Wtedy Chrystus wstępuje do otchłani. Wstąpił do piekła. Wstąpił wszędzie, aby wszystkich odkupić. A kiedy mówi Baranku Boży, kiedy mówimy wielu, uznaje w nim Syna Bożego. A kiedy przyjmujemy Go do serca, w Komunii Świętej złożony do grobu. Kiedy kapłan oczyszcza kielich, to na znak namaszczenia przez pobożne kobiety Jego ciała. A kiedy już przykrywa ten kielich, to już jest zmartwychwstanie. Ukazuje się Matce i swoim uczniom. I kiedy odmawia już się modlitwą po Komunii Świętej, objawia się uczniom i z tym i naucza ich przez 40 dni.
gdy na koniec Eucharystii słyszymy znów słowa Pan z wami, pozdrowienie, żegna się z uczniami i wstępuje do nieba. I gdy jest już błogosławieństwo, to Duch Święty wstępuje i mówi: idźcie, spełniona ofiara. To tak jak powiedział: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, głosząc Ewangelię. Zobaczcie, jak Msza Święta ma wyjaśnienie w każdej cząstce. W tej Mszy Świętej, gdy będziemy za chwilę uczestniczyć, przeżyjmy ją w tym Adwencie, ale w tym spojrzeniu na krzyż, na żółtek, zastanawiamy się nad sercem ludzkim, tego serca, które zostało, to serce tak wiele razy poranione, serce Jezusa poranione przez nasz grzech. Przecież my dobrze wiemy, że my również ranimy serce drugich, jeśli źle czynimy wobec nich. I każda więc nasza niewierność wobec Chrystusa jest tym poranieniem Jego serca, ale ranimy swoje serce, bo jesteśmy wszczepieni w Niego przez sakrament Chrztu Świętego. I dlatego tak bardzo potrzebujemy modlitwy, modlitwy uzdrowienia tego serca. Tak bardzo potrzebujemy tej modlitwy. Kochani bracia i siostry, kiedy myślałem sobie, czym ma być nasze serce dla Chrystusa. No bo serce ludzkie albo należy do Pana Boga, albo należy do szatana. Nie ma niczego pośredniego. Jeśli ktoś myśli, że jest inaczej, to jest w błędzie. Wcześniej czy później zobaczy, do kogo należy. Albo to nasze serce oddajemy Panu Bogu i całkowicie Jemu powierzamy wszystko. To nasze serce wie już. Ono musi stać się żłóbeczkiem. Żłóbkiem. Jeśli tak pomyślimy, oto ja przychodzę do tej świątyni z moim żłóbkiem. Kiedy pójdziecie na mszę świętą, miejcie wyobraźni idących pastuszków tam do Betlejem. Ale też pomyślcie, czy ja mam mój żłóbek dziś dla Jezusa? Czy dzisiaj się dla Niego tam znajdzie miejsce? I to jest, można by powiedzieć, takie obrazowe wyjaśnienie. Tak jak dzieciom. Mówcie dzieciom właśnie o tym żłobku, jakim jest serce. Kiedyś dzieci pytały się Ojca Świętego, jak długo On jest w tym moim żłobku, w tym moim sercu, Pan Jezus. No bo przyjmujemy Pana Jezusa i jak długo On jest? Nim wyjdziemy z kościoła, już koniec, nie ma? Tak długo, jak kochasz. Tak długo, jak przebaczasz. Tak długo, jak twój egoizm nie weźmie góry i nie zaczniesz drugiego traktować gorzej i źle. Tak długo jest w twoim sercu, jeśli ty spotykasz drugiego człowieka i mówisz: oto mój brat i moja siostra. Tak długo w żłóbeczku twego serca jest Chrystus. I to musimy zapamiętać, kochani bracia i siostry. I oto ta prostota, a zarazem wielkość tajemnicy wiary. I nie trzeba szukać wiary. Człowiek musi tylko to chcieć zrozumieć. I wtedy, gdy wiem, że w moim sercu, w tym żłóbeczku jest Jezus,
ja chcę Go adorować. Kiedy Go przyjmę do serca, ja chcę adorować Jezusa. On tam we mnie jest. I kiedy pójdziesz do domu, adoruj Jezusa. Znajdź sobie taki moment. No bo diabeł będzie robił wszystko, aby powiedzieć Herodowi, gdzie jest to dziecię? Gdzie jest to serce, którym zrodził się Jezus? Szatan będzie robił wszystko, aby wyciągnąć z tego żłobeczka Jezusa, aby zabić w tobie to życie. I to będzie czynił na różne sposoby. Przez twoich bliskich, znajomych. Wracasz z kościoła, przyjmujesz Pana Jezusa, a w domu piekło. Kłótnia. Złość. Wszyscy podenerwowani. Do obiadu już nie ma się ochoty siąść. Szatan będzie chciał już wyrwać tobie, żebyś nie adorował Jezusa. Żebyś poczuł się, czy poczuła znowu pusta w środku. Bo jeśli w tym żłobeczku nie ma Jezusa, w sercu następuje pustka. Człowiek czuje pustkę. Ile razy spotykałem ludzi, którzy doświadczyli opętania. Wiecie, opętania złego. Szatan jak opętał człowieka. Mówili, każdy z nich czuliśmy ogromną pustkę. Nic nie ma. Pustka. Bez Jezusa nic nie ma. I kiedy patrzymy i wciąż do tego powracam, a w pierwszy piątek miesiąca chcę wrócić do obrazu Jezusa miłosiernego. Kiedy spojrzymy na ten wizerunek z Wilna, ten, który Pan Jezus zobaczył, i święta Faustyna zapłakała, kiedy namalowali obraz, jak Pan Jezus sobie życzył, święta Faustyna płacze i Jezus ją pociesza. Czemu płaczesz, Faustyna? Bo nie jesteś taki piękny na tym obrazie, jak ja Cię widzę, Panie. Jaki musi być piękny? Ale na tym obrazie miłosiernego Jezusa widzimy, że stoi Pan Jezus. A za nim ciemność. On, i gdybyśmy go zdjęli z tego obrazu, wymazali postać Jezusa, na obrazie nie ma nic, jest ciemność. Oto jest znak, który Chrystus zostawia. Bez mnie jest ciemność. Nie ma nic. Bez mnie w twoim sercu nie ma nic. Wszystko się rozsypie jak ten piasek i proch. Dlatego uświadommy sobie dzisiaj, patrząc za chwilę sprawując Eucharystię o Najświętszym Sercu Pana Jezusa i będziemy przeżywać, jeszcze raz przypomnę, ten moment Jezus, gdy idzie kapłan do ołtarza, rozpoczyna się modlić. Zdradzony pocałunkiem, kiedy cały ołtarz kapła, a potem te wszystkie po kolei momenty, a potem kiedy obmywa ręce i mówi, ja nie jestem winien jego śmierci, mówi Piłat, ale skażcie go wy, ileż razy my też tak obmywamy ręce, wolimy nie widzieć tego, który jest w potrzebie. Wolimy nie bronić. Największą, zobaczcie, grzechem dziś jest obojętność. Człowiek nawet nie chce się interesować bólem, cierpieniem czy sprawiedliwością, bo się staje obojętny. Nie chce bronić drugiego. A jeśli ty nie umiesz bronić drugiego twojego brata i siostry, to czy ty byś bronił Jezusa? Czy stać by cię było powiedzieć, ja jestem twój, twoim
swoim uczniem, gdyby znalazł się wtedy tam, w ogrodzie oliwnym, kiedy go pojmano, kiedy go zabierano, czy miałbyś i miała odwagę powiedzieć, ja do niego należę? Musimy sobie te pytania zadawać. I dlatego dzisiaj, patrząc na boskie serce Jezusa, w przeddzień jutrzejszej uroczystości, gdy będziemy tutaj Matce Bożej raz jeszcze konsekrować nasze serca, i chciałbym, i jutro tak będzie, i o 12, i po Komunii Świętej, w wieczornej mszy świętej, odmówimy te słowa przed Matką Bożą, którą wypowiedział święty Ludwik Grignon de Montfort. Będziemy je konsekrować. Dlatego jutro i na 12, kto przyjdzie na godzinę świętą, przynosimy świece. Najlepsza jest grobnica, ale również przynieście na mszę świętą o 18. Na każdej Eucharystii, na mszy świętej, tej 18 i o 12 zapalimy świece i wypowiemy słowa konsekracji, mówiąc Maryjo, wstawiaj się za nas, za nami, abyśmy mieli serce tylko dla Boga i tylko dla Niego, dla Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen.